Czołem, z tej strony Red Stool z kanału Kanapowy Komandos. Witam Was dzisiaj serdecznie we wstępie do kolejnego krótkiego filmu, który będzie recenzją. Recenzją pewnego noża, który... Nie uprzedzajmy. Na szybko. Weekend z soboty na niedzielę, znaczy i soboty, pół soboty i trochę niedzieli spędziłem na miejscówce u Agnieszki, co mieszka w lesie. Zobaczcie sobie w międzyczasie, jak będę ględził parę fotek. Było naprawdę urokliwie. Pogoda dopisała, małe grono, ogień, jakieś tam mięcho. Agnieszka też tam upichciła parę fajnych rzeczy, także muszę powiedzieć, że nie straciłem czasu. Dzięki serdeczne Państwu włóczyki za to, że mogłem skorzystać z Waszej gościnności. No i przy okazji był jeszcze Sylwester z Magdaleną, także dzięki. Miałem okazję, a raczej plany, nakręcić wspaniałe filmy, korzystając z kameralności spotkania. Co ja tam nie miałem zrobić? Miałem zrobić film o latarce Feniksa, o hamaku wydry, który wreszcie miałem okazję przetestować w warunkach terenowych dłużej niż tylko godzinę. Miałem zrobić film o porcji, że... Ajcie spokój. Człowiek przyjechał, rozłożył się, zapadł w hotelu, usiadł przy tym ognisku i tak upłynęło na rozmowach, na gadaniach praktycznie cały pobyt. Dlatego muszę nadrobić dzisiaj, ale właściwie też bez tego wyjazdu nie wyszłoby pewnie to, co chcę Wam dzisiaj w filmie opowiedzieć. Generalnie ja biorę się za tą drugą, czy mniej przyjemną część bushcraftu, czyli rozpakowywanie wszystkich pierdół. Mam nadzieję, kapsel, że nie będziesz się rzucał i nie będziesz przeszkadzał. Muszę powiedzieć, że jest strasznie uciążliwym współtowarzyszem i wszystko robi, żeby tylko poprzeszkadzać. No, ja wobec tego spróbuję to wszystko wyładować i wsadzić z powrotem na miejsce, a Was zapraszam na film po czołówce. Parafrazując znane powiedzenie, nóż jaki jest, każdy widzi i każdy go praktycznie używa. Nieważne czy gospodyni domowa, nieważne czy rzeźnik, nieważne czy malarz, tapeciarz itd., itd. Każdy znajdzie dla siebie jakiś nóż. Ludzie, którzy zajmują się działalnością outdoorową, nieważne pod jaką postacią, do noża przyzwyczajają się z reguły tak bardzo, że noszą go ze sobą zawsze lub też prawie zawsze. Nie są to najczęściej noże jakieś takie specjalnie ogromne itd., itd., ale no, bywają tacy, którzy są przywiązani również do noży o długości co najmniej kilometra, tak jak jeden z gwiezdnych niszczycieli Dartha Vadera, czyli egzekutor. Ja osobiście noszę na co dzień nóż typu folder, to jest jednoostrzowy taki nożyk składany. W pracy jest mi niezbędnie potrzebny do różnych rzeczy, typu otwieranie paczek, nie paczek, a w lesie też się przydaje do zastrugania patyka, do otwarcia jakiejś paczki, jakiś tam generalnie do takich prac lekko obozowych, do posmarowania nawet kanapki i pokrojenia chleba. Nóż musi być oczywiście ostry, dobry jakościowo. Używam Sanremo Landa 910. Problem z folderem jest tylko jeden, mianowicie trzeba znaleźć jakieś miejsce, żeby go przechować. I tak, żeby też był w miarę szybki do niego dostęp. Ja do tej pory trzymam sobie swojego Landa tutaj w nerce. Są oczywiście odpowiednie przegródki, tego typu rzeczy, więc teoretycznie jest łatwy, szybki dostęp. Wyciągam, otwieram, zamykam, wkładam. Problem jest tylko tego typu, że w tej chwili mam ją tutaj w ręku, nie mam jej na sobie. Pamiętajcie, że kiedy ona już jest na mnie ściśnięta paskiem, dostęp do kieszeni jest nieco utrudniony, szczególnie, że jest ciemno w środku i tak trzeba trochę po masku szukać. Potem gdzieś ten nóż się wrzuci byle gdzie i znowu zaczynają się chocki klocki, żeby go znaleźć. Rozwiązanie tego problemu jest taki sposób przechowywania, żeby nóż był łatwo dostępny. Można trzymać go bezpośrednio na pasku, a można trzymać go jeszcze tutaj na szyi w formie wisiorka. Ciekawy nożyk, tak mi się wydawało, typu NEK, wpadł mi podczas wizyty na dniach otwartych kolby i to zarówno w oko, jak i później do kieszeni, czy też na szyję. Nożyk wygląda w ten sposób.
Jest to nóż, którego nazwa fabryczna to jest Alpine Sport. Tylko, tak prawdę mówiąc, nie wiem, jakim sportem trzeba się zajmować, żeby używać do niego takiego noża. Jedyny, jaki mi przychodzi na myśl, to jest rzucanie do tarczy. No, ale myślę, że Michał Berliński, czyli MB Fenix, czyli twórca takich rzutek, raczej by się obśmiał jak norka, widząc coś takiego. Zacznę może od parametrów technicznych, które wyświetlą Wam się tutaj gdzieś już za chwilę na ekranie. Sam nóż, moim zdaniem, koncepcyjnie wykonany jest ciekawie. Począwszy od bardzo interesującej kabury, którą tu już spróbuję na szybko Wam omówić. Kabura wykonana jest z tworzywa sztucznego. Nie wiem, jakie to jest tworzywo. Na pewno jakieś sztywne, bo ładnie stuka puka. Kabura jest symetryczna. Można nóż włożyć zarówno tak, jak i tak. Co oznacza, że nie ma najmniejszego problemu z obracaniem jej potem, jeżeli gdzieś się zawinie nam na szyi. Drugą ciekawostką jest to, że w dnie kabury jest otwór drenażowy, czyli gdybyśmy włożyli tam na kapał wody czy jakiś wilgotny nóż, to nam raczej to wszystko ładnie spłynie. Trzecią ciekawostką, która jest fajna w tym nożu, uważam, że jest właśnie sposób przenoszenia. Większość neków, jakie do tej pory oglądałem, wykonane jest w ten sposób, że kaburę tutaj, czy też pochwę zaczepiamy na szyję, a nóż wisi do góry nogami. Fajnie, jeżeli jest to właśnie zaczep tego typu. Gorzej uważam, że jeżeli kabura jest kiepsko wykonana, a nóż jest tylko i wyłącznie trzymany na zatrzask, co będzie powodować, że nóż może nam gdzieś tam przy jakiejś sytuacji wypaść. A co gorsza, i tego się dość mocno obawiam, chociaż nie słyszałem już o takim wypadku, że nóż wypadnie i gdzieś przy pochylaniu się gdzieś możemy znaleźć go sobie pod mostkiem albo w żołądku. No, nieciekawa perspektywa, dlatego uważam, że tutaj akurat kabura pochwa wykonana, czy przemyślana jest, i uważam, że jest to dość ciekawy sposób noszenia. Jeżeli tylko napy są na tyle wytrzymałe, że otwieranie i zamykanie im nie zaszkodzi, to myślę, że taki system noszenia ma przyszłość. Sam nóż oryginalnie nie ma linki, wyposażony jest w łańcuszek. Ja sobie ten łańcuszek przełożyłem tutaj do swojego Doctaga, a założyłem linkę żeglarską, chyba trójka to jest, jeżeli dobrze pamiętam. Paracord, nie paracord, rzemyk spokojnie da sobie też radę i może godnie zastąpić, a nawet bym powiedział, że jest lepszym rozwiązaniem niż łańcuszek. Co dalej? Sam nóż, jak widzicie, nie jest zbyt duży. Ostrze jest zdecydowanie, moim zdaniem, krótsze niż sama rękojeść. Rękojeść wykonana jest z tworzywa czarnego, twardego, a tutaj mamy takie dwie ogumowane powierzchnie w kolorze pomarańczowym. O tyle fajne, że w razie wpadnięcia gdzieś w trawę czy w jakieś miejsce, gdzie ciężej go będzie dostrzec, gdyby był czarny tylko lub też zielony, ten pomarańcz trochę ułatwia nam życie. Widzimy tutaj też jest otwór na laniarda, także możemy spokojnie też przepleść sobie jakąś ozdóbkę, też kawałek parakordu, linki. Ja tego nie czynię, bo u mnie nóż jest użytkowy, a gdybym jeszcze dodatkową linkę sobie tutaj powiesił, no to mogłoby dojść do jakiegoś zaplątania linek między sobą. Także od przybytku czasami jednak głowa boli. Tyle jeżeli chodzi o piania peanów i cieszenia się z tego i opowiadanie, jakie to są plusy tego noża. Czas niestety przejść do jego minusów. Tak na szybko, w momencie kiedy go kupiłem w Kolbie, podszedłem do kasy, zapłaciłem, ale nie ściągnięto mi zabezpieczenia antykradzieżowego. Wyglądała ona jak trytytka. Znaczy ono jak wyglądało jak trytytka, dlatego też postanowiłem sobie szybciutko tą trytytkę usunąć świeżo zakupionym nożem. Okazało się to być niemożliwe. Na szczęście zabezpieczenie jest na tyle trwałe, że amatorzy cudzej własności nie powinni tak na szybko dać sobie rady, żeby go ściągnąć. No ale okazało się też, że nóż nie przetrzymał piłowania tego zabezpieczenia
i pojawiły się już tutaj pierwsze szczerby. No trochę niefajnie zaraz po zakupie mieć już nóż uszkodzony, ale pamiętajcie, to była moja głupota, moja w całych tych emocjach nie pomyślałem, że to jest zabezpieczenie, więc wyszło jak wyszło. Na szczęście rozsądni znajomi powiedzieli, żebym się przestał wydurniać i przestał niszczyć cudzą własność. No dobra, spoko. No więc pozwoliłem sobie wyszczerbić ostrze. Zakup to była niedziela. We wtorek udałem się do mojego kolegi Jakuba Sołowija, który jest skórorobem, ale że z definicji też musi znać się na nożach, więc postanowił obejrzeć to cudo, no i mówię, a to ci go naostrzę. No i tak kręcił trochę nosem, ta stal taka jakaś kiepska. No i próbował naostrzyć na diamencie, na płytce diamentowej i skończyło się to w ten sposób, że na krawędzi pojawił się tak zwany drut. Co to jest drut? To jest ni mniej, ni więcej, tylko kiedy ostrzycie nóż, to w jedną stronę pierwszy szlif się kładzie, to pierwsze ostrzenie się kładzie i ta krawędź się zawija w jedną stronę. Potem oczywiście drugi w drugą stronę i ten drut odpada, nóż jest ostry. Ten drut nie powinien być jakoś specjalnie duży, no tutaj niestety na dzień dobry pojawił się już dość solidny, co wydaje mi się już wskazywało na tym, że jakość tej stali nie jest najlepsza, że ona jest dość miękka. Miękka albo nie wiem, no, nie wiem jak to określić, nie jestem specjalistą. Nóż ten wykonany jest według opisu ze stali 440. Jest to stal, która jest im znana z właśnie noży Sanrenmu i jest to stal średniej klasy. Dobrze się ostrzy, dość trwała, odporna na udarność, więc taki przeciętniak. No ale tutaj ewidentnie tego przeciętniactwa no, nie da się zauważyć. Jak wspomniałem, jest to stal gorszej jakości niż ta 440. Dodatkowo jeszcze różne źródła podają, że jest to raz 440, raz 420, więc osobiście ciężko mi stwierdzić. No ale tak jak wspomniałem lub nie, zastosowania tego noża to jest krojenie kartonu, krojenie taśmy klejącej, otwieranie paczek, otwieranie pudełek, otwieranie kopert, więc nie ma tutaj problemu z tym, że tam ostrze było troszeczkę wyszczerbione i że ono jest może gorszej lub lepszej jakości. Do tych zastosowań spokojnie nóż powinien wystarczyć. Tak mi się wydawało do soboty, dopóki nie udałem się właśnie na miejscówkę do Agnieszki i postanowiłem tym nożem troszeczkę tam coś popracować. A to zastrugać patyka na kiełbaskę, a to tam otworzyć właśnie jakieś opakowanie na chlebek z chlebkiem, a to coś, nie? No nie będę ukrywał, że nie zwróciłem uwagi, już było ciemno, jak wygląda ostrze, jak wygląda krawędź. Dopiero na drugi dzień, kiedy się obudziłem, założyłem nóż na siebie i postanowiłem znowu coś tam pokroić. Z przerażeniem stwierdziłem, że nie wiem, czy będzie to widać, czy nie, czy światło pozwoli, ale zupełnie oczywiście wszystko fotografiami, że pojawiły się takie ogromne dziury, czy też straszne wyszczerbienia tutaj przy czubku. W pierwszej chwili tam detal i tyle, nie? Ale po chwili zastanowiłem się nad tym, że gdzie są te brakujące fragmenty? Sprawdziłem w pochwie. Nie było ich. Dzisiaj specjalnie w pracy wydmuchałem wszystko sprężonym powietrzem, żeby zobaczyć, czy coś wyleci. Niestety nic nie wyleciało. Co oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo, że jakieś kawałki tego noża znalazły się w czyimś przewodzie pokarmowym. A to już miłe i fajne nie jest. Ta cecha właśnie, czy też ta wada spowodowała, że nóż absolutnie jest u mnie skreślony i nie będę go używał. Nie jestem w stanie mu zaufać. Czyli jak wspomniałem, to nie jest kwestia, że go zaraz naostrzę i będę miał pewność, że będzie dalej działał, czy tam spróbuję go poszlifować, bo on w tej chwili może pęknąć w każdej, bo on może pęknąć w każdej chwili i może też spowodować jakieś większe szkody. 18,90 zł, które wydałem na ten nóż, nie zwróci mi się w żaden sposób. Reklamować go myślę nie będę, z tego względu, że cena przesyłki zapewne jest wyższa. Specjalnie się w tej chwili tam do kolby nie wybieram, ani też żaden znajomy chyba nie, więc co? Gówno, za przeproszeniem, że się tak wyrażę wulgarnie, no ale niestety konkretnie. Wobec powyższego nóż trafia do kosza po odpowiednim potraktowaniu go młotkiem, żeby nikt się tam gdzieś tam się jakiś pan, który usuwa śmieci, nie pokaleczył, nic mu się nie stało. A mamy tego noża. Nie polecam. Ten nóż widziałem w ofercie różnych sklepów, między innymi też oprócz kolby w militariach.
ale starajcie się omijać go z daleka i pamiętajcie, że lepiej wydać więcej pieniędzy na nóż, który jest przeciętnej klasy, ale już sprawdzony, pewny i ma jakieś tam opinie pozytywne, niż na coś, co ładnie wygląda, wydawałoby się, że zapowiada się fantastycznie, a tak naprawdę jest niebezpieczne w użyciu. Dzięki serdeczne za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że moje marudzenie nikomu tam specjalnie dzisiaj nie dokuczyło, mimo emocji, które mnie w pewnym momencie poniosły. Dzięki za obejrzenie filmu, za poświęcony czas i tradycyjnie marynarskim. Ahoj, żegna się z Wami. Red Tom.